Witajcie kochani, jestem Jagoda, jestem z Przymierza Miłosierdzia w Warszawie. Prośmy Ducha Świętego, żeby był z nami w czasie tej medytacji. Duchu Święty, Ty, który jesteś naszym Stworzycielem, który ukształtowałeś nasze serce, Ty, który nas bardzo dobrze znasz, Ty, który wiesz, co się dzieje w każdym z nas. Ja proszę Cię, Panie, żebyś Ty czynił rzeczy niemożliwe, żebyś Ty wiał w naszych duszach tam, tak jak chcesz, tak jak Ci się podoba. Panie, my się otwieramy na Twoją łaskę, otwieramy się na Twoje działanie. Przyjdź, Panie, z całą swoją mocą. Amen. Posłuchajmy. Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On mu odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo Pańskie. Także królowa z południa, ludzie z Niniwy będą nas sądzili, bo oto my mamy coś więcej niż Salomon. Oto my mamy coś więcej niż Jonasz. Możemy przyjmować ciało Chrystusa codziennie. Możemy adorować Go w Najświętszym Sakramencie. Mamy pośród nas żywego Boga. Prawdziwego Boga, który jest z nami, którego możemy czcić. Zastanówmy się, czy my oddajemy mu należytą cześć, czy właśnie my nie będziemy sądzeni przez tych ludzi, którzy w Starym Testamencie nie mieli pośród siebie żywego Boga, nie mogli Go przyjmować, nie mogli Go spożywać, nie mogli przychodzić do Niego po siły na każdy dzień, po to, żeby zamieniać się, żeby przemieniać się w ludzi coraz bardziej podobnych do Niego. Nawet aniołowie zazdroszczą nam, ludziom, tego, że my możemy spożywać ciało Jezusa. I to jest właśnie ten znak, którego żądali faryzeusze, którego żądali uczeni w piśmie. Oni żądali czegoś wielkiego, czegoś, co być może ich przestraszy. A Jezus właśnie w tej swojej wielkiej pokorze On powiedział, że da taki znak, którego prawie nikt nie będzie widział, którego nikt nie dostrzeże. Tak jak Jonasza nikt nie widział w rybie, nikt nie widział, kiedy go ryba połknęła, kiedy go wypluła. Tak samo tylko garstka ludzi była świadkiem zmartwychwstania. To byli strażnicy przy grobie. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się swoim najbliższym uczniom, Marii Magdalenie. Nie pokazywał się publicznie. Tak samo my mamy dzisiaj Jezusa ukrytego, nadal ukrytego, objawionego tylko tym, którzy Go prawdziwie szukają i którzy Go miłują. Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, Jezusa ukrytego w Eucharystii. I może niech każdy tak zrobi dzisiaj rachunek sumienia, w jaki sposób oddaje cześć temu żywemu Bogu, który jest obecny pośród nas, który jest z nami, temu Bogu z nami. Czy my też nie zostaniemy osądzeni przez królową z południa, przez ludzi z Niniwy? No bo oto my mamy coś więcej niż Salomon, my mamy coś więcej niż Jonasz, my mamy żywego Boga. Amen. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.